Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj mamy drugie urodziny podcastu Na Celowniku. No i czas chyba na małe podsumowanie 2023 roku, takie może późniejsze, ale nie chciałem tego robić osobno. Połączę to właśnie z odcinkiem urodzinowym, aby przedstawić, jak i wyglądał ten 2023 rok oraz czego się możecie spodziewać w podcaście i newsletterze w roku 2024. Szanowni Państwo, rok 2023 to 46 odcinków, 16 materiałów wideo oraz 68 wysłanych newsletterów. 7 razy spotykaliśmy się w ramach cyklu Smutni Panowie Dwaj. Tutaj mieliście okazję posłuchać także kapitana Piotra Hermana. 8 razy spotykaliśmy się z doktorem Stanisławem Niewińskim w temacie Chin, za co również serdecznie dziękuję. No i to ciekawe, były tylko 3 odcinki solo, a wydawało mi się, że będzie ich więcej. Zobaczymy, jak będzie w roku przyszłym. W ramach 46 odcinków gościłem 24 osoby, niektóre niejednokrotnie, i teraz chciałbym wszystkie te osoby przedstawić i serdecznie im podziękować za to, że poświęciły swój czas, podzieliły się swoją wiedzą nie tylko ze mną, ale i także z Państwem jako słuchaczami. Byli to Jan Wójcik, podinspektor Andrzej Machowski, Agnieszka Filipiak, kapitan Piotr Herman, dr Stanisław Niewiński, konsul Marcin Krzyżanowski, dr Michał Marek, Piotr Maciążek, starszy chorąży Robert Wasyl Wasilewski, Alina Makarczuk, Łukasz Jasiu Zycha, generał Leon Komornicki, podpułkownik dr inżynier Andrzej Łydka, dr Witold Ostand, podpułkownik wywiadu wojskowego Maciej Korowaj, Grzegorz Kuczyński, dr Witold Sokała, aspirant sztabowy Grzegorz Chmielewski, major ABW Krzysztof Surmacz, podinspektor Jacek Kudła, Sylwia Kuligowska, podpułkownik Agencji Wywiadu Robert Michniewicz, generał profesor Stanisław Koziej, nadkomisarz Marcin Borys Miksza, Izabela Makowska-Dubiel oraz Dominika i Adaś Jędrzejewcy. Dla wszystkich brawa, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Tematami wiodącymi w ubiegłym roku były, stety niestety, Bliski Wschód, bezpieczeństwo energetyczne, propaganda i manipulacja, polscy specjalsi, w tym tematy związane także z tak zwaną drugą karierą, czyli co robić w cywilu, detektywistyka, konflikt i wojna na linii Ukraina-Rosja oraz działania oczywiście Rosji wobec właściwie całego świata, terroryzm, służby specjalne i dyplomacja. W corocznym raporcie Spotify za zeszły rok niestety nie był już podcast tak wysoko jak w roku 2022, ale powiem szczerze, tego się całkowicie spodziewałem, gdyż przestałem tak naprawdę w pewien sposób promować podcast poprzez Spotify, a wykorzystując serwis Substack powstała dedykowana strona podcastu i newslettera www.nacelowniku.com. I właściwie cała nasza praca, całego zespołu zaangażowanego w powstawanie i podcastu i newslettera została skierowana właśnie na tę stronę. Przy okazji zapraszam Was też, wejdźcie www.nacelowniku.com, podajcie swój adres mailowy. Cały czas powtarzam, że dzięki temu, zwłaszcza dzięki newsletterom, zaoszczędzicie swój czas na wyszukiwaniu interesujących informacji. W każdym wydaniu 12 linków dostaniecie z krótkim komentarzem, nie tylko stwierdzeniami, czasem pytaniami, tak abyście sami mogli się zastanowić nad pewnymi zagadnieniami. Oczywiście podcast jest też dostępny na ponad 20 największych platformach podcastowych. Ma również swoją stronę na Facebooku. Zapraszam również do polubienia. Ale co ważne, w ramach prywatnego mojego kanału zamieszczany jest także w serwisie YouTube. I tam zapraszam w pewien sposób podwójnie, bo o czym jeszcze nie powiedziałem, a będę mówił o planach na ten rok. Pojawiają się też materiały w ramach wielojęzycznego projektu Future Affairs i nie tylko kwestie podcastu i newslettera będą w kanale, więc bardzo serdecznie również zapraszam do subskrybowania tego kanału. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak żebro, lajki, ale tak naprawdę zawsze jakiś ślad waszej aktywności, polubienie czy komentarz jest jednak znaczną motywacją do dalszej pracy. Jak wyglądają plany na rok 2024? Przede wszystkim zdecydowanie chciałbym, aby pojawiały się 4 odcinki miesięcznie, 8 wydań newslettera, 1-2 materiały wideo w najróżniejszej formie, no i żeby w roku pojawiły się 4 filmy już trochę dłuższe, czyli nie tylko krótkie nagrania, ale zmontowane filmy z jakiegoś wyjazdu, z ciekawego miejsca, o którym chcielibyśmy, czy wydarzeniach, o których byśmy chcieli wam opowiedzieć. Kilka planów jest, nie chcę na razie więcej zdradzać. Raz w miesiącu, może częściej, uda się też wrzucić materiały właśnie w ramach projektu Future Affairs. To obejrzycie na razie na YouTubie. Zobaczymy też, jaki będzie odzew. Wtedy być może przez inne kanały dystrybucji także będziemy ten projekt promować. No i zdecydowanie szykuj się, panie Piotrze, panie kapitanie. Chciałbym, aby więcej było serii Smutni Panowie Dwaj. Wiem, że jest dobry odzew. Jesteśmy słuchani w różnych, bardzo różnych miejscach, więc to na pewno będziemy chcieli, aby było, mówiąc nieskromnie, trochę nas więcej. Piotr mi podsuwa jeszcze inne pomysły do realizacji. Zobaczymy. Na razie tego też zdradzać nie będę. Jeśli chodzi o pewnego rodzaju prognozy co do tematyki na ten rok, no to wydaje się, że będą to pewnie te same tematy, które były w roku ubiegłym, ale według mnie coraz więcej będzie też tematyki i to nie jest to, co już planuję, ale wydaje mi się, że niestety będzie się na świecie działo, czyli kwestia kształtowania się nowego ładu i porządku, chociaż ten ład i porządek niestety chyba trzeba trochę, mówiąc kolokwialnie, wsadzić w cudzysłów. Pewnie kwestia zagrożenia i kryzysu atomowego, bo niestety tutaj też widać pewnego rodzaju, bym powiedział, tendencję. No też chyba coraz częściej będziemy mówić właśnie o zderzeniu cywilizacyjno-politycznym tak naprawdę Rosji z Zachodem i pewnie nie tylko NATO. No czyli tematu takiej, no i pytanie, czy to jest dobre określenie nowej zimnej wojny. Pewne odniesienia do historii oczywiście można tutaj znaleźć, ale też jakby kaliber tego wszystkiego jest inny. Niestety chyba chińskie przekleństwo się spełnia, obyś żył w ciekawych czasach. To tyle w ramach podsumowania i planów na ten rok. Żadnej hucznej imprezy nie robimy, jednak trochę skromności w nas zostało. Raz jeszcze zapraszam na www.nacelowniku.com. Podajcie swój adres e-mail i zapiszcie się do darmowego newslettera. Będziecie dostawać powiadomienia o tym, że newsletter się pojawił oraz, że pojawiły się nowe odcinki. Ułatwi wam to też odsłuchiwanie również w witrynie, czy też w aplikacji Substack. Poza tym oczywiście zapraszam do innych też platform podcastowych oraz do serwisu YouTube. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.